No w połowie drugiej dziesiątki, trochę nawet dalej. Śliż 16, ale jeszcze 4. Dawid Kubacki. No i teraz walka o wygraną w turnieju w Hakubie. Ale dobry skok. Kubacki liderem, to nie ulega wątpliwości. Ponad 130 metrów. 131. No i 5,5 punktu zysku, a więc Dawid Kubacki obejmuje prowadzenie, ale to oczywiście nie koniec. To nie koniec oczywiście. Teraz drugi Polak, Kamil Stoch, a potem dwaj Japończycy.